decyzję o organizacji tego koncertu zadzwoniłem w pierwszej kolejności do mojego przyjaciela Jaromira Broniszewskiego. Zadałem pytanie, czy jest szansa, by czyści jak UZA zagrali na koncercie charytatywnym. Czekać długo nie musiałem. Odpowiedź Jarka była z wielką przyjemnością złożona do Oli. Brawo! Moi drodzy, przed wami czyści jak UZA! Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszy wieczór. Wybraliśmy specjalnie utwory o miłości. Wszystkie będą o miłości, o różnych jej aspektach i rodzajach. Na początek miłość, zdrada i zemsta, czyli serca do ujęciu międzynarodowym. Ujęciu międzynarodowym. Rzekł Franciszek Petrarka, życie jest wieczną zagadką. Nie da pewności jak kolarka, że wszystko pójdzie gładko. Serce pęknięte w dwóch miejscach, na obu miejscach na raz. Zwonię i od Poznania, w tawernie i do szale. Przypadek to czy kaprys, niewybaczalny losu. No łuku sobie tych dwoje, w akcji okrutny sposób. Sprężystym równym krokiem, ćwiczonym na defiladach. On zbliża się do miejsca, gdzie zjazd ma autostrada. Ona jedzie z Lizbony, zmęczona, słucha fado. Nie redukując biegów, pomyka estakadą. Na końcu estakady on pod jej auto wpada. Sprężystym, równym krokiem, ćwiczonym na defiladach. Noga złamana w dwóch miejscach, z przemieszczeniem niewielkim. Rozpalone dwa serca, przeciągłe wycie energii. Dostałem kiedyś piękny rower. Jeździłem lata dobre dwa. Lecz kiedy się spotkałem z towarowym z tych, został mi tylko kąpel szprych. Bo na to nie ma mocnych, kiedy pociąg gna. Kasuje wszystko, co się da. Kupiłem sobie nowy motor. Nowy motor. Jeździłem lata dobre dwa. Lecz gdyby zamknął szlaban dróżnik pod kętrzynę, miałbym ci jeszcze tę maszynę. Bo na to nie ma mocnych, kiedy pociąg gna. Kasuje wszystko, co się da. Bo na to nie ma mocnych, kiedy pociąg gna. Kasuje wszystko, co się da. Mój ojciec miał małego Fiata. Małego Fiata. Asystentką, konsultantką i konsultacjom oddawali się bez końca. Integracją pełni żaru słońca. Delegacją nie ma końca. Fitness z fasolaria, słodkich dni pina colada, wierny rozkompaniero, mam już gratyfikację.
kiedy kłamał, że z tą Bianką nic nie łączy go na pewno. Marengo, życie stało się mordęgą, kiedy wyszło, że on Biankę zrobił swoją asystentką i konsultacją z nią oddaje się bez końca. Spotkaliście już Państwo z takimi oświadczeniami woli, z takimi czy w innej formie. Może przejdę z tej strony. Takie oświadczenia woli możecie Państwo zabrać ze sobą do domu. Znajdują się tutaj na portierni przy wejściu głównym. Są dostępne na stronach internetowych. Odsyłam do strony na przykład pod Nasdran. Takie oświadczenie woli bierze ze sobą kilka takich pytań. Pytanie, które się rodzą, mianowicie to, czy jeśli podpiszę takie oświadczenie woli, czy uprawnia mnie to do tego, że zostanę dawcą, czy na pewno zostanę dawcą? Otóż w Polsce, w prawie polskim obowiązuje zasada zgody domniemanej. Oznacza to, że od każdej osoby, która nie wyraziła, uwaga, sprzeciwu, można pobrać narządy. Więc rodzi się kolejne pytanie. Dlaczego tak mało mamy pobrań narządowych? Otóż od każdej osoby, która za swojego życia nie wyraziła sprzeciwu, możemy pobrać narządy. Istnieją jeszcze trzy formy sprzeciwu. Możemy taki sprzeciw zgłosić albo w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu, bądź też w oświadczeniu pisemnym, podpisanym własnoręcznie, że nie wyrażamy zgody na takie pobranie, albo, gdzie tutaj zaczynają się przysłowiowe schody, w obecności dwóch świadków. W formie ustnej. Jeśli dochodzi do pobrania narządowego, do stwierdzenia w pierwszym momencie śmierci mózgu, następnie po skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, sprawdzeniu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu, czy nie ma takiego sprzeciwu, następuje rozmowa z rodziną. Ale nie rozmawiamy z rodziną w kwestii takiej, czy to rodzina wyraża zgodę na pobranie narządów, tylko pytamy rodzinę i bliskich o to, jaka była wola osoby zmarłej. Bo tylko te osoby najbliższe mogą dostarczyć nam takie oświadczenie pisemne, że ta dana osoba nie wyraziła sprzeciw za życie w kwestii pobrania narządów, bądź też mogą pojawić się dwie osoby, które są świadkami, mówiącymi, że faktycznie słyszeliśmy, że ta osoba nie chciała pobrać, nie chciała, żeby od niej pobrano narządy po śmierci. Skąd więc takie oświadczenie? Otóż oświadczenie takie nie ma charakteru prawnego, ma charakter informacyjny. Na każdym oświadczeniu jest zapis, że o swojej decyzji poinformowałam bliskich, poinformowałam znajomych. Nasz to dokument. Takie oświadczenie pozwala nam na rozmowę, na łatwiejszą rozmowę z bliskimi i z rodziną. Zwykle jest to szok. Najpierw trzeba się pogodzić ze śmiercią, a później trzeba zdecydować o roli osoby bliskiej. Przypomnieć sobie te momenty, te chwile, kiedy były rozmowy prowadzone na ten temat. Także zachęcam do zabrania takiego oświadczenia woli i do rozmowy. Przede wszystkim do rozmowy i do uświadomienia, jak ważne jest dawstwo narządu. Te organy naprawdę są bardziej potrzebne tutaj na ziemi niż tam w niebie. A jeśli mówimy o Oli, doszło już do przeszczepu, cieszymy się, że udało się wykonać go w Polsce. Połowa drogi za nią, teraz jeszcze kolejny okres, kiedy będzie musiała wrócić do zdrowia. Czeka ją długa rehabilitacja, czeka ją przyjmowanie leków, drogich leków immunosupresyjnych, które wpływają na to, że organizm nie odrzuci przeszczepu. Czekają dieta, czekają wiele wyrzeczeń. Także cieszę się, że Państwo tutaj jesteście i że udało się zorganizować taki koncert i że macie tą świadomość, jak wielkim potencjałem jest transplantacja, jak wielu osobom może uratować życie. Także dziękuję i życzę udanej zabawy.
protetyczno-dentystyczne. I tam od razu zrobiliśmy pierwsze zbieranie pieniędzy i jednocześnie koledzy przeznaczyli takie trzy zestawy na fundację Corborum Dar Serca. To zresztą zostało nagrane na filmie, który ten film później Państwu zaprezentujemy. Ja proponuję, ponieważ to jest specjalistyczny jakby produkt, żeby to licytować w całości. Czy może są jeszcze koledzy technicy dentystyczni na sali? Jest kolega? Tylko kolego Bogdanie, widziałem Ciebie, nie chowaj się. Ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest zebranie w Gdańsku naszych kolegów i nie ma ich tutaj zbyt wielu. Ja specjalnie na ten dzisiejszy koncert przyjechałem z Łodzi, z miasta Łodzi. Tam odbywał się konkurs, czy kongres techników dentystycznych zorganizowany przez japońskiego mistrza techniki dentystycznej Ryo Miwa. Także świetnie się złożyło, bo zespół Hiroshima, Ryo Miwa, super to wypadło. Proponuję cenę wywoławczą tych produktów 300 zł. Czy ktoś chce zaoferować więcej? Słyszę 400, dziękuję rodzenie. Rozumiem, że zostaliśmy obaj. Proponuję 500 zł. Ja chciałbym powiedzieć, że ja wylosowałem ten zestaw, także ja go odkupuję i dam pieniądze, które... Mamy 500, tak? 500 zł za te trzy pozycje. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi. I 500 zł po raz trzeci sprzedane. Oh,
serce.